Witam serdecznie. Pamiętacie mojego vloga z 19 sierpnia 2018 roku pod tytułem Wyciekła tajna instrukcja fiskusa. Gnębić uczciwych, oszuści są zacwani. Jeżeli nie, to koniecznie obejrzyj ten vlog, albowiem wygląda na to, że notatka zaczyna być wcielana w życie. Tak przynajmniej wynika z artykułu w serwisie money.pl, który w środowiskach podatkowych, finansowych, bankierskich jest dość szanowany i tam pojawił się artykuł pod tytułem Fiskus wybiera łatwe ofiary. Przedsiębiorca zapłaci podatek za oszusta, bo ma pieniądze. Jest tam opisana historia konkretnego podatnika, którą za chwilkę ja wam przeczytam i skomentuję, ponieważ ona się po prostu nie mieści w głowie i się bardzo, ale to bardzo boję, że ktoś może powiedzieć, że sobie to wymyśliłem. Dlatego podkreślam, za chwilę przeczytam i skomentuję i w opisie macie link do tego serwisu money.pl, do konkretnego artykułu, tytuł już wam podałem. Autorem jest pan Krzysztof Janoś i jeszcze raz podkreślam, money.pl, serwis o pieniądzach, o bankach, o kontach, o przelewach, o inwestycjach, o prawie podatkowym. Tutaj jest niezwykle szanowany i tutaj jest opisana sytuacja, która po prostu wygląda jakby jota w jotę była realizowana właśnie ta instrukcja fiskusa z tej tajnej notatki, żeby się czepiać uczciwych, ponieważ oszuści są zacwani. Jest tam opisana historia konkretnych podanych z imienia i nazwiska przedsiębiorców z Polski, konkretnie pana Romana Batajczaka razem z jego żoną, i żona miała usłyszeć wprost od naczelnika Urzędu Skarbowego, że on sobie zdaje sprawę, że oni są kompletnie niewinni, że nie zrobili nic złego, że zostali wciągnięci nieświadomie w pewien mechanizm, który zdaniem fiskusa jest przestępcze. W wyniku tego ich działania nic państwo polskie nie straciło, a teraz oni będą musieli zapłacić za nieswoje działania, za nieswoje winy, ponieważ ich kontrahent okazał się nieuczciwy. Ale to nie oni się okazali nieuczciwi, tylko kontrahent okazał się nieuczciwy. Czy to jest dokładnie tak samo, jakby na przykład była sytuacja, że ktoś zrobi krzywdę komuś przy pomocy noża. I teraz policja sobie myśli tak, kurczę, zrobiono komuś krzywdę przy pomocy noża, ale sprawca jest nieuchwytny. No, dokonał tego, czego dokonał i na przykład wyjechał za granicę i nie możemy go tam ścigać. W związku z tym wsadzimy do pierdla sprzedawcę tychże noży, a jeżeli sprzedawca też jest nieuchwytny, to może wytwórcę. Bo co z tego, że oni, że wytwórca nie miał żadnego wpływu na to, komu ten przedmiot zostanie sprzedany? Co z tego, że sprzedawca nie miał żadnego obowiązku sprawdzać ludzi, którym sprzedaje przedmiot, prawda? Co z tego, że obie te osoby są Bogu ducha winne? Ale są łatwe do namierzenia, są uczciwe, nie uciekają i przede wszystkim mają kasę. W związku z tym można ich ograbić. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją z tak zwanymi karuzelami VAT-owskimi i sprzedażą wewnątrzwspólnotową z Unii Europejskiej. Żeby zrozumieć całą tą sytuację, zrobię wam taki mikro, ale dosłownie mikro wykład z prawa podatkowego i bardzo będę to upraszczał, ponieważ prawo podatkowe polskie i unijne jest niesłychanie skomplikowane, niesłychanie zmienne. Podobno średnio jest 2,5 nowelizacji prawa podatkowego na terenie Unii Europejskiej dziennie. To pokazuje, jak bardzo jest to ruchome. Zakładam, że vlog będzie oglądany dość dłużej, więc nie będę chodził w szczegóły, bo one się mogą zmieniać. I też nie chcę robić wykładu, który trwa kilka godzin. Więc w wielkim skrócie. Jest sobie VAT. I VAT to do zasady działa w Unii Europejskiej mniej więcej tak, że jeżeli ktoś sprzedaje coś na terenie jakiegoś kraju, dla ułatwienia Polski. Powiedzmy, sprzedaje temperówki, prawda? I te temperówki mają być, sprzedaje za granicę. To sprzedawca tych temperówek, które jadą za granicę, ma prawo odliczyć sobie VAT, ponieważ te temperówki opuszczą polski system podatkowy, że się tak wyrażę, i pojadą sobie do innego kraju. Dajmy na to do Niemiec. Czyli na terenie Polski
nie trafią do konsumentów, tylko trafią do konsumentów w Niemczech. I wtedy są takie zasady, że ten VAT powinien zostać w Polsce odliczony, a z powrotem doliczony w Niemczech. No bo w Niemczech są inne zasady, inne stawki, inne tego typu rzeczy. Czyli robisz temperówki, sprzedajesz je powiedzmy po 12,30 zł, czyli po 10 zł plus VAT. Czyli sprzedajesz te temperówki do Niemiec i później za każdą temperówkę odliczasz sobie po 2,30 tego VAT-u, o którego zwrot występujesz do, znowu tutaj powiem bardzo w uproszczeniu, polskiego fiskusa. I sprzedajesz sobie do Niemiec. I tak robiła firma pana Romana Ratajczaka. Tylko, że firma pana Romana trafiła na nieuczciwego przedsiębiorcę w Niemczech, który zapomniał ten VAT doliczyć, czy mówiąc krótko, zapomniał ten VAT zapłacić. Czyli niemieckiemu fiskusowi. Oczywiście słowo zapomniał jest w wielkim, wielkim cudzysłowie, po prostu ta firma zdecydowała się zrobić wałka podatkowego. Natomiast pan Roman nie miał żadnych, ale to żadnych przesłanek, żeby uważać swojego kontrahenta za oszusta. Przede wszystkim ten kontrahent, to chyba nie była firma niemiecka, za chwilkę przeczytam ten artykuł dokładnie, tam jest wszystko powiedziane. Ten kontrahent działał od dłuższego czasu, był czynnym płatnikiem podatku VAT, to znaczy, że naprawdę płacił tamtejszemu fiskusowi podatek VAT, nie tylko twierdził, że powinien zapłacić, ale faktycznie robił przelewy, działał od dłuższego czasu, był normalną, realną, działającą firmą, co do której nieuczciwości, to też bardzo ważne, żadnych podejrzeń nie miały polskie służby. Ani Policja Skarbowa, ani Urząd Skarbowy, ani Urząd Celny, bo to się dzieje trochę jakiś czas temu, w związku z tym wtedy jeszcze to wszystko było rozdzielone, teraz to wszystko chyba się nazywa KAS, czyli Krajowa Administracja Skarbowa, ale to wszystko ma miejsce bardzo dawno, znaczy cała sytuacja się zaczęła dawno temu, ponieważ ponad 3 lata temu i nagle, po 3 latach, Skarbówka Polska stwierdza, tamci ludzie są nieuczciwi, panie Romanie, ponieważ my już ich nie znajdziemy, masz zapłacić VAT. A kolesia, tylko para opadła, bo on nie rozumie, co się dzieje. Bo on jest Bogu ducha winny. I wiecie, przez 3 lata polska skarbówka, mówię w uproszczeniu, robiła te zwroty panu Romanowi, nie prześwietlili firmy tego jego kontrahenta za granicą, bo uważali, że wszystko jest w porządku. I teraz nagle żądają od pana Romana pieniędzy i rozumiem, że tutaj w grę wchodzą konsekwencje karno-skarbowe, czy teoretycznie nawet wsadzenie pana Romana do pierdla razem z jego żoną, za to, że oni nie byli świetnymi policjantami i nie dostrzegli tego, czego nie dostrzegły polskie służby policyjne i nie dostrzegły służby policyjne tamtego kraju, czy mówiąc krótko, za to, że nie przewidzieli tego, że kontrahent będzie nieuczciwy. Czyli dokładnie tak, jak w przypadku sprzedawcy noży do chleba, który nie przewidzi, że ktoś ten nóż do chleba użyje do zadźgania człowieka na chodniku. Absurd? No absurd jak cholera. I jeżeli stąd pochodzić mają pieniądze z uszczelnienia luki VAT-owskiej, którymi tak się bardzo chwali pan premier Morawiecki, ten od tego, żeby ludzie zapierdzielali za miszkę ryżu, ten od tego, że wojna to jest najlepsze rozwiązanie i tak dalej, no to ja nie chcę. To ja nie chcę, kochani moi, żeby te pieniądze z luki VAT-owskiej podchodziły od pana Romana i innych tego typu panów Romanów, bo to sprawia, że ludzie się boją. Po prostu najzwyczajniej w świecie się ludzie boją. Boją się eksportować. Bo ten VAT UE no jest przy eksporcie. Jak wywozisz produkty lub usługi, to jest produkty, towar lub usługę, wywozisz poza granicę Unii Europejskiej, poza granicę Polski. I w tym momencie ludzie się boją. Bo jeżeli kontrahent twój będzie nieuczciwy, to ty za to bekniesz. I w momencie, w którym eksport jest, no i taki pan Roman, czy inni tacy przedsiębiorcy sobie myślą tak, kurde. Przykładowo powiedzmy, że pan Roman jest producentem temperówek, to akurat nie jest, on, nie wiem czym on handluje, akurat miałem to na biurku temperówkę, to ją wziąłem.
powiedzmy, że jest producent temperówek, tak? I on ma do wyboru sprzedać temperówkę za 12,30 powiedzmy do Niemiec lub za 11 do Polski. Albo za 11,30 do Polski. I chodzi o to, że przez działanie chore polskiego fiskusa taki przedsiębiorca będzie miał z tyłu głowy. Kurde, sprzedając za granicę zawsze ryzykuje. Bo nigdy nie wiadomo, czy za 3, 4, 5 lat się nie okaże, że tam ktoś nie dopełnił jakichś podatkowych formalności, czy nie zapłacił jakiegoś podatku i mnie dupną. W związku z tym taki przedsiębiorca myśli, lepiej sprzedam na terenie Polski. I to jest niedobre, ponieważ Polska ma ujemny bilans handlu zagranicznego. To znaczy, że my więcej importujemy niż eksportujemy i my powinniśmy wspierać eksport. My powinniśmy zachęcać producentów tych temperówek, żeby je wywozili do Niemiec, do Francji, do Holandii, gdzie się tylko da i tam sprzedawali. A my ich zniechęcamy. I to jest chore. Do tego jeszcze wprowadzamy niepewność w wielu branżach. Bo teoretycznie, gdyby na przykład Google był nieuczciwy i nie płacił VAT-u, to każdy YouTuber w Polsce może beknąć. No bo każdy YouTuber w Polsce dostaje, znaczy dobra, nie każdy. Większość YouTuberów w Polsce, takich dużych, wystawia faktury Google'owi. No i, to jest eksport usług, ponieważ Google na Europie mieści się bodajże w Irlandii, albo w Szkocji, ale chyba w Irlandii, muszę sprawdzić. No i jak wystawiasz im fakturę, no to oni muszą tam dopłacić VAT. Google'owi się wystawia faktury bez VAT-u. I gdyby oni nie zapłacili, to masz problem. Ty, dlaczego ty masz mieć problem za to, że Google się nie wywiąże? Poza tym, co to obchodzi polskiego fiskusa? Bo uszczuplenia tu żadnego nie ma, kochani. To jest bardzo ważne. Bo zwrot należy się z tytułu tego, że towar opuści Polskę. Czyli jak ta temperówka po 12,30 opuści Polskę, to się zwrot VAT-u należy, te 2,30. I teraz, czy kontrahent pana Romana lub innej takiej firmy zapłaci podatek na przykład w Niemczech, czy nie zapłaci, co to obchodzi polskiego fiskusa? Przecież on to zapłacił niemieckiemu fiskusowi. Czy zapłaci, czy nie zapłaci, stan polskiej kasy, z polskiego fiskusa, polskiego budżetu państwa będzie dokładnie taki sam. Czyli co? Zniszczymy polskie firmy, żeby polskie firmy dbały o to, żeby firmy niemieckie, francuskie, holenderskie płaciły podatki w Holandii. No to jest po prostu jakieś chore. Nie uważacie? Bo moim zdaniem jest to po prostu przerażające. I do tego jeszcze zniechęcimy polskich przedsiębiorców do eksportu. Znowu jest chore. Ja się pytam, gdzie tu jest rozum i taka polska racja stanu, bo gospodarka podobno miała być w rządzie PiS-u taka bardzo ważna. Nie widzę, żeby to było ważne. Jeszcze raz powiem, uszczelnianie luk VAT-owskich oczywiście tak, ale no to tutaj mi się po prostu tak w wersji podatkowej kłania kazus pana Komendy. Tego człowieka, który 18 lat przesiedział w więzieniu za niewinność. Bo policjantom, prokuratorom i być może także sędziom było wszystko jedno, czy będzie siedział winny, czy niewinny. Ważne, żeby ktoś siedział. I tak zaczyna działać polski fiskus. Expressis verbis naczelnik powiedział żonie pana Romana, że on wie, że oni są niewinni. No ale ilość ludzi, którzy bekną, z ilością przewinień musi się zgadzać. A to, że beknie człowiek niewinny, no mnie to robi różnicę. Szkoda, że im to nie robi różnicy. Rozumiecie? To jest przerażające. Te porównanie do tego sprzedawcy noży, to wydaje się takie chore, nie? Ale to jest prawda. To jest analogia idealna. Nie masz obowiązku czegoś robić, nie masz bardzo często do narzędzi do zrobienia czegoś. Bo jak polska firma ma sobie sprawdzić, czy za 2-3 lata kontrahent nie będzie chciał robić wałków? W Niemczech, czy w jakimś innym kraju? Prawda? Ale jak ma pecha, to beknie. To jest po prostu jakieś nienormalne. Takie
nienormalne, powiedziałbym, level hard. I teraz, co jest w tym wszystkim jeszcze bardzo istotne, to, że jeszcze raz podkreślam, przeczytam to za chwilkę i skomentuję, ale to jest bardzo ważne. Tutaj te pieniądze, to nie jest tak, że polskiemu fiskusowi, systemowi podatkowemu, należały się jakieś pieniądze, które pan Roman miał na koncie i które on powinien przelać na konto Urzędu Skarbowego, ale nie przelał, bo tam sobie zrobił jakieś inwestycje giełdowe, coś takiego. Nie. Te pieniądze, niezależnie od tego, czy kontrahent pana Romana był uczciwy, czy nieuczciwy, one się panu Romanowi należały. Bo gdyby ten kontrahent unijny zapłacił podatek na przykład niemieckiemu fiskusowi, to ten zwrot już byłby należny, więc przepraszam, o co chodzi? My jesteśmy święci od papieża, a jacyś altruiści? Będziemy dbać o przychody niemieckie? Chore. Czytam i komentuję. Fiskus wybiera łatwe ofiary. Przedsiębiorca zapłaci podatek za oszusta, bo ma pieniądze. I tutaj słowo ofiary jest moim zdaniem wybitnie adekwatne. Naczelnik Urzędu Skarbowego powiedział żonie, że wie, że zostaliśmy wrobieni w karuzelę i że to nie my jesteśmy odpowiedzialni za oszustwo. Niestety, i tak my musimy ponieść konsekwencje. Mówię Money.pl Roman Ratajczak, właściciel firmy AirTrade. Polska firma eksportowała mięso za granicę. Bardzo ważna rzecz. Eksportowali mięso, tak? Czyli dawali zarobić polskim rolnikom. No bo kurczę, no mięso się mówi, że się produkuje, tak? No ale mięso to przede wszystkim się hoduje w postaci świnek, krówek. Potem jest po polskim rolniku jest polski przedsiębiorca, który zamienia krówki, świnki w kotlety albo półtusze. No i potem jest pan Roman, który to kupuje i sprzedaje, prawda? W związku z tym ma prawo poprosić o odliczenie VAT-u. Ja na początku źle powiedziałem, bo oczywiście tu nie chodzi o VAT. Jak jest producentem temperówki, ja zrobiłem wielkie uproszczenie, prawda? Jak jest producentem temperówki, to odlicza sobie VAT nie od temperówki, bo on po prostu jakby nie dolicza tego VAT-u, tylko odlicza sobie VAT za plastik, styk i za inne rzeczy, jakby za komponenty, które kupił do produkcji tej temperówki. Czyli w tym wypadku pan Roman po prostu zwraca się o odliczenie VAT-u z faktur swoich zakupowych właśnie za te półtusze, kotlety, które eksportował. Bardzo ważne. Pożyteczna polska firma eksportuje polskie mięso. Daje zarobić polskim rolnikom i polskim przetwórcom. W porządku, facet. Czytamy dalej. Urząd Skarbowy w Krotoszynie po 3 latach zakwestionował jej zwroty VAT, które wcześniej przy kontrolach wypłacał bez zastrzeżeń. Bardzo ważne. Nie było tak, że oni od początku powiedzieli, kurde, coś tu jest nie tak. Może przestań eksportować tam i tam, bo my tu mamy jakieś informacje. Nie, tylko co ich to obchodzi? Wszystko dlatego, że jak przekonują urzędnicy, powinniśmy wiedzieć, że w firmie, której sprzedawaliśmy towar, pani prezes jest osobą fikcyjną, a VAT-u nikt nie płaci. Mówi Money.pl Roman Ratajczak, właściciel firmy AirTrade. Ciekawe, skąd miał się dowiedzieć. Nie wiem, przejrzeć im konto bankowe, sprawdzić, czy pieniądze były przelewane na konto fiskusa. Jak reakcjonuje przedsiębiorca, który skontaktował się z naszą redakcją przez platformę dziejesie.wp.pl, naczelnik Urzędu Skarbowego dał mu jasno do zrozumienia, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, kto tu jest winien. Naczelnik Urzędu Skarbowego powiedział żonie, że wie, że zostaliśmy wrobieni w karuzelę i to nie my jesteśmy odpowiedzialni za oszustwo. Niestety i tak my musimy ponieść konsekwencje, odpowiada nasz czytelnik. Kontrola firmy trwała 1,5 roku, rozumiecie? 1,5 roku, nie 1,5, tak jak mówi pan premier, nie 1,5, tylko 1,5. 1,5 i 1,5 równa się cały tor, a nie 1,5 i 1,5 równa się całe torej. Nie. 1,5 roku siedzieli kolesiowi w firmie i robili kontrolę. Większość przedsiębiorców już samego tego nie wytrzymuje, bo jak się roznosi po mieście, że u kogoś siedzi kontrola skarbowa, czy tam podatkowa, to jakby to powiedzieć, to
to nikt nie chce z nimi współpracować, bo się boją, że ta kontrola przeskoczy na kontrahentów. Nikt im nie chce kredytu udzielić, pożyczki, bo nie wiadomo, czy zaraz im hardie przypierdzielą i czy nie będą się zwijać, nie? Samo to już niszczy firmę. Dobra. Kontrola firmy trwała 1,5 roku. Najpierw urzędnicy przesłuchiwali państwa Ratajczaków jako świadków. Później na podstawie wcześniejszych zeznań, gdzie kontrolujący zapewniali mnie i żonę, że wszystko jest w porządku i że mamy się niczym nie martwić, postawiono nam zarzuty niedopełnienia obowiązków i niezachowania należytej staranności, mówi nasz czytelnik. Co niezwykle istotne, w tej sprawie budżet państwa nie poniósł żadnych strat z powodu działalności tej firmy. Podatki płacimy niemałe i w tym przypadku też tak było, niestety, dodaje Ratajczak. To jest to, co mówiłem na samym początku. Czy tam ci by zapłacili ten VAT w tym obcym kraju, czy nie, to i tak stan polskich finansów by się kompletnie nie zmienił. A przypominam, że tylko VAT jest do zwrotu, dochodowy normalnie zapłacili, więc i tak polski fiskus zarobił, tak? Bo przykładowo, jeśli by eksportowali za 100 tysięcy, powiedzmy 100 tysięcy plus VAT, tak? To i tak dochodowy musieli zapłacić. Zgodnie z jego relacją, Urząd Skarbowy w Krotoszynie nie kwestionuje dostaw wewnątrzwspólnotowych, które jego firma przeprowadziła prawidłowo. To jest bardzo ważne. Bo taka typowa karuzela VAT-owska, która oszukuje polskiego fiskusa, polega na tym, że wywóz jakichś przedmiotów ma miejsce fikcyjnie. Tylko na papierze. Na przykład, ktoś handluje iPhone'ami. Karuzele się kręciło bardzo mocno na elektronice, zwłaszcza na smartfonach. To powiedzmy na iPhone'ach. I ktoś, powiedzmy, kupuje 1000 iPhone'ów. Fikcyjnie wywozi te iPhony na przykład do Niemiec, upomina się o zwrot, ale naprawdę te iPhony zostają w Polsce i są sprzedane w Polsce. Czyli powinny być do nich doliczony VAT, a nie był doliczony. I tak czasem potrafią po kilka razy obracać tym samym towarem, fikcyjnie go sprzedawać i stąd te miliardy wyłudzeń. Znowu to zrobiłem w wielkim uproszczeniu. A tutaj faktycznie to mięcho wyjechało z Polski. Zarzuca tej firmie, tej polskiej firmie, jednak brak zachowania należytej staranności w prowadzeniu interesów. W skrócie, Ratajczak ma wiedzieć, że jego kontrahenci oszukują. Tymczasem na wszystkich czeskich portalach, choć akurat sprzedawali do Czech, na wszystkich czeskich portalach, gdzie można to sprawdzić, firma była rzetelnym i aktywnym podatnikiem VAT. Fiskus zwracając nam VAT, co miesiąc za dostawy też przecież nie posiadał tej wiedzy o machlojach. Ten fakt w ocenie Małgorzaty Milic, doradcy podatkowego i współpracownika kancelarii GWW, jest szczególnie niepokojący. Według mnie również. Dokonując zwrotów z deklaracji VAT, organy też nie miały wiedzy, że kontrahent podatnika może być zamieszany w oszustwo karuzelowe. Przy czym trzeba pamiętać, że organy dysponują znacznie lepszymi narzędziami weryfikacji. Skoro wówczas organ nie miał takiej wiedzy, to jak można takiej wiedzy wymagać od podatnika? To właśnie o to chodzi. Bo jeśli podatnik nie wykazał się brakiem należytej staranności, to fiskus tym bardziej. Dlaczego fiskus za to nie beknie? Dlaczego jakiś urzędnik za to nie wyleci z roboty? Co więcej, w jej ocenie podatnik miał prawo w takiej sytuacji uznać, że postępuje prawidłowo. Tu właśnie znajduje zastosowanie zasada zaufania do organów państwa. Moim zdaniem też zasada zaufania po prostu do kontrahenta. Kurde, my nie jesteśmy policją, to policja powinna ścigać przestępców, to policja skarbowa powinna ścigać przestępców, a my się powinniśmy zajmować produkcją dóbr i ich sprzedawaniem. Wszystko jedno, czy te dobra są przedmiotami czy usługami. A jak polska policja, w tym wypadku policja skarbowa sobie nie radzi, to trudno, jej problem, a nie nasz.
To fragment szerszego problemu. Właściciel AirTrade oczywiście nie zgadza się z zarzutami fiskusa, że nie dochodował należytej staranności. Czeskiego kontrahenta sprawdzać miał też prawnik wynajęty przez firmę w Czechach. W trakcie wyjaśnień przedsiębiorca... To są dodatkowe koszty. Dlaczego on miał je w ogóle ponosić? W trakcie wyjaśnień przedsiębiorca usłyszał jednak, że sam powinien jechać na miejsce i sprawdzić osobiście zeznania podatkowe i inne dokumenty. I może w ogóle kontrolę skarbową powinien im zrobić. A jak czeski kontrahent powie, że ci nie dam tych papierów, bo nie ma do tego żadnego obowiązku. To jest tak, jakby sprzedawca noża miał obowiązek pójść do domu klienta i sprawdzić, czy on aby na pewno ma dobrą sytuację w domu i czy czasem się z żoną nie pokłócił. A to, że nikt mu drzwi nie otworzy, kogo to obchodzi? Przecież ja też nie wiem, czy zarząd telefonii komórkowej albo banku, w którym współpracujemy, jest legalny i czy oni też płacą podatki, irytuje się Roman Traczak. No, oczywiście, no. To co, jak płacę pieniądze do banku, który robi wały, to też mi zabiorą? W wyniku postępowania Urzędu Skarbowego zdecydował, że 5% VAT powinna zapłacić polska firma ze względu na duże ilości eksportowanego mięsa. AirTrade ma zapłacić, uwaga, 150 tysięcy złotych. To już jest w tym momencie przestępstwo, bo to już jest uszczuplenie powyżej 5 razy minimalne, rzekome uszczuplenie. Ale to nie było uszczuplenie. Nie wiem, ja już kurde głupi jestem, bo uszczuplenie polega na tym, z jednej strony, że powinno się zapłacić, pieniądza się nie zapłaciło. Nie wiem, za głupi jestem, czy tam było uszczuplenie, czy tam nie było uszczuplenia. Moim zdaniem nie było, ale fiskus pewnie będzie twierdził, że było. No, ale nieważne. O sprawę pytamy Urzędu Skarbowego w Krotoszynie, jednak do czasu opublikowania tego artykułu nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. To jest bardzo fajne takie zdanie, domniemanie winy. Jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej twierdzi inaczej. Zgodnie z unijnym prawodawstwem, sam fakt, że powinniśmy sprawdzać kontrahentów, a nie do końca się to udało, to za mało, by automatycznie zakwestionować VAT. Samo podejrzenie udziału w absurdalnym nadużyciu podatkowym nie jest wystarczającą przesłanką do zakwestionowania rozliczeń VAT, wyjaśnia tutaj konkretny człowiek. Nasze organy podatkowe mimo tego stosują jednak, jak określa to ekspert, domniemanie winy i przerzucają na firmy obowiązki, które same powinny wykonywać. No dokładnie się z tym zgadzam. Z doświadczeń naszego rozmówcy wynika, że jest to bardzo częste i tutaj postępowanie organów podatkowych jest kontrowersyjne, ale z pomocą często przechodzą sądy administracyjne, które uchylają decyzję fiskusa. Zgadzam się. Sądy są... Bardzo często ludzie wygrywają z fiskusem w sądzie. Tylko wiecie, to jest sąd. Trzeba wynająć prawnika. Trzeba się naużerać. Pieniądze też trzeba temu urzędnikowi zapłacić przelewem na konto. A nie daj Boże, ten prawnik nie płaci podatków, to znowu problemy, prawda? No właśnie. Trzeba się naużerać i do tego no nigdy nie wiadomo. No, prawnicy mają takie powiedzenie, tak będzie jak sąd zasądzi. Niezbadane są orzeczenia w polskich sądach. Więc często tak jest i o tym mówiłem właśnie w tym vlogu, tym, na który się wcześniej powoływałem, ten wyciekła tajna instrukcja fiskusa gnębić uczciwych, że tam jest wprost była taka instrukcja, żeby ludzi trochę zastraszać, żeby nie szli do sądu, żeby sami podpisywali, że się z tym zgadzają. No bo wiecie, tu jest 150 tysięcy, duża suma, nie? Ale jeżeli pan Roman zarabia na przykład miliard, jego firma zarabia rocznie, czy 1,5 miliarda, to tak 10% można odpuścić dla świętego spokoju, nie? Jak powiedzmy zarabiasz rocznie 100 tysięcy i ci przyjdzie zapłacić tysiaka, odpuścisz tysiaka, nie? No właśnie. I tak to działa. I to się nazywa wyzysk, to się nazywa łupienie. Tego nie powinno być. Jednak na te rozstrzygnięcie trzeba długo czekać. No to jest to kolejna rzecz. Grant Thornton dokładnie to badał. Okazało się, że podatnik, który nie zgadza się z decyzją fiskusa, musi czekać około 60 miesięcy. 60 miesięcy to jest 5 lat. 5 lat trzeba czekać na sprawiedliwość w polskim sądzie administracyjnym. Super. Na przejęcie całej drogi odwoławczej i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dodaje
Łukasz Łagowski. I tyle, kochani. I dlatego szczególnie mocno Ciebie proszę, łapkę w górę, komentarz, oglądaj tego, żebyś udostępnił ten vlog, gdzie się tylko da. My jako ludzie musimy się bronić, bo w tym wypadku gnoją przedsiębiorców. Ale równie mocno fiskus gnoi zwykłych ludzi, którzy są na etacie, na umowie o dzieło, takie typu rzeczy. To jest po prostu chore, tak nie powinno być. Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie, zachęcam do dania mi subskrypcji. Trzeba kliknąć na przykład na te kółeczko, które jest w lewym górnym rogu, potem przy przycisku subskrybuj kliknąć taki dzwoneczek i voilà, będą przychodzić powiadomienia o moich vlogach. Zachęcam do obejrzenia pozostałych moich vlogów, szczególnie tego przywoływanego przeze mnie. W tej chwili pojawiają się 3 propozycje. Jeśli obejrzysz 2 lub więcej moich vlogów jeden po drugim, to będziesz uczył algorytm YouTube'a, żeby zaczął polecać moje vlogi. Na czym mi bardzo zależy, bo uważam, że powinny docierać do jak największej liczby osób. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!